Cześć, tutaj Sebo, 2.0.0.1. Dobra, bez przesady. No, będziemy gadać Sebo. Dzisiaj jest 5 maja, wtorek. A ja z 2 maja... Dobra, dziś jest 5 maja, wtorek. Odebrałem paczkę. Bez sklepu, w Sempiku. W Siedlcach, w galerii, waga 80 gramy, paczka, znaczy się tutaj dostanę do Siedlec, na Piłsudskiej 84, to jest Empik w Siedlcach. A ja zamawiałem, bo już nie było. To więc, iż otwieramy dzisiaj paczkę. Szybko mi przyszło. Zamawiałem w sobotę, a przyszło mi dzisiaj. No, będziemy dzisiaj otwierać. Tylko apka. Tylko sobie muszę położyć, żeby sobie nie skosować. No to o, paczka. Może nie będziemy. Będziecie pewnie trudno, bo nie będziecie widzieć. No już! Będziemy kosą robić swoje, moje własne roboty kosa. Będę wam pokazał, będę. No więc otwieramy. O. Teraz raz jest wszędzie, dwa, o tu jest, widzę, o. No, widzicie pewnie. Teraz tak w paluch nie przyspieszył. O. O. Otwieramy paczkę. Jest. Paczkę odkładamy w pudełko. A, jest. Nasza faktura z wysyłki. Mamy reklamację z tyłu. O, jest. Faktura na zamówienie. Ilość jedna. 35 zł. A tak naprawdę 34,99 bez grosika. Dobra. Z grosikiem. Sprzedawca Empik.com. Commercial Service, sprzedawca spółka Wzrost, Marszałkowska 104.32, Warszawa 00117 Warszawa, NIP, nie będę podawać. Imienie, nazwiska swego też nie będę podawać. Powiem, że tylko Piłsudskiego 84 08110 Siedlce, region NIP też. Science Road Tit, 1, cena netto 28,35 VAT, to wychodzi 75 zł 64. I tak jak mówiłem, Empik Siedlce Galeria plus jakiegoś 84. Dobra, faktura, o, faktura. O, faktura. Dobra, bo kace. Kace. Właśnie kace. O, faktura. No i mamy faktura, to faktura. Dobra. Mężczyzn mamy. Science Room Detect. Science Room Detect. Mamy. Dobra. Folie opakowane, bo już w pudełku. Dobra. Otwieramy.
Tak, tutaj. Ups. Trzeba szybko nie wyrzucić. To jest moja piąta gra z kolekcji klasyki. Otwarta, wyciągnięta. Otwieramy państwo. No to co mamy? Mamy płytę. Jest płyta. Książeczka z informacją, jak się gra, jak się chodzi, jak się steruje. No właśnie, no ja w demo gram na Steamie. O, instrukcje, instalacji, sterowanie, informacje HDI. HD tego, oznaczona gwarancja, obsługa klienta i klucz aktywacyjny. Klucza aktywacyjnego nie podam, bo jakbyście mi skasić wtedy nic mieli z gry. No nic. Pudełko, księżeczka z płytą. No więc, to tylko takie sześcioodmiowe. Ja bym zamawiał, to bym więcej robił takich openingów. Ale... Znaczy się, jakbym zamawiał w empiku u mnie w sercach, to więcej openingów robiłbym takich. Ale środków, pieniędzy nie ma, więc się ograniczam. No dzik! Ja będę się żegnać, z tej strony był Sebo. Dzisiaj było otwarcie openingu Saints Row The Tilt w empiku zakupiony w sercach, który był zamówiony 2, a dzisiaj przyszło. No dziś żegnamy się, z tej strony był Sebo. Trzymajcie się i powodzenia.